Nastolatkowie ukradli malucha i porzucili go w rowie. Dwóch 16-latków ukradło malucha. Skończyli w rowie. Dwóch 16-latków ukradło z przedposesji Fiata 126P, w którego stacyjce właścicielka zostawiła kluczyki. Ich przejażdżka zakończyła się w rowie. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa łowickiej policji komisarz Urszula Szymczak, we wtorek miejscowi funkcjonariusze zostali powiadomieni o kradzieży pojazdu, do której doszło dzień wcześniej w Kiernozim. Z relacji pokrzywdzonej seniorki wynikało, że zostawiła Fiata 126P przed posesją z kluczykami w stacyjce i dopiero następnego dnia zorientowała się, że pojazd został skradziony, wyjaśniła. Dzięki zapisowi monitoringu prowadzący sprawę mundurowi ustalili, że obok posesji przechodzili dwaj młodzi mężczyźni, którzy zainteresowali się otwartym autem i odjechali nim. Do 16-letnich mieszkańców powiatu łowickiego policjanci dotarli w czwartek. Nastolatkowie tłumaczyli, że zauważywszy kluczyki w otwartym samochodzie, postanowili urządzić sobie przejażdżkę i zabrali auto. Niestety, na polnej drodze wjechali do rowu i porzucili Fiata. Jeszcze tego samego dnia skradziony maluch został odzyskany, przekazała komisarz Szymczak. 16-latkowie odpowiedzą teraz przed sądem dla nieletnich, który zadecyduje o ich dalszym losie.